Lud Chełm tak był stworzony z polecenia Bożego. Daniel, panując we Włodzimierzu, założył gród Uchrusk i ustanowił w nim biskupa. Gdy jeździł po polu, czyniąc łowy, zobaczył miejsce piękne i zalesione na górze. Obchodząc je dookoła polem, zapytał tuziemców, jak się nazywa to miejsce? A oni odpowiedzieli, jego nazwa jest Chełm. I polubił to miejsce i pomyślał, aby założyć na nim gródek mały, obiecując Bogu i świętemu Janowi Złotoustemu, że zbuduje tam cerkiew pod jego wezwaniem. Książę Daniel Romanowicz urodził się około 1201 roku jako syn Romana. Ojcem Daniela był wybitny władca ruski, zresztą wychowujący się z kolei, jak twierdzi Wincenty Kadłubek, na dworach polskich, przede wszystkim na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, Roman Mścisławowicz. Zaś niezwykle intrygująca jest sprawa matki Daniela, czyli drugiej żony Romana. Była ona według bardzo wysokiego prawdopodobieństwa Bizantynką, a więc przyniosła do Chełma wzorce tamtejszej, wówczas najwyższej chyba europejskiej, najbardziej rozwiniętej europejskiej kultury. No niestety w wieku 4 lat został osierocony po śmierci swojego ojca i wraz z bratem Wasylkiem przebywał na dworze węgierskim, jak również w Krakowie u Leszka Białego. W kolejnych latach, kiedy już doszedł do odpowiedniego wieku, próbował odzyskać państwo swojego ojca i trzeba przyznać, że dzięki zręczności udało mu się to zrealizować. Około 1230 roku już w zasadzie posiadał większość tego państwa, mógł nawet przystąpić do walki o zjednoczenie Rusi. Wtedy również wybrał Chełm jako swoją główną rezydencję, rozpoczął wielkie inwestycje i rzeczywiście wkrótce w tych obiektach zamieszkał. W roku 1253 otrzymał koronę, co sprawiło, że jego pozycja rzeczywiście stała się wyjątkowa. Dzięki temu mógł realizować jeszcze szerzej swoją politykę, aż do śmierci w roku 1264, kiedy to został pochowany w swojej stolicy, czyli w Chełmie. Należał on do wielkiej rodziny dynastów. Jego dalekim, co prawda, przodkiem był Harald Godwinson, król Anglii poległy pod Hastings w 1066 roku. Miał wśród swoich przodków królów Szwecji. Jego również odległym, ale mimo wszystko przodkiem był cesarz Bizancjum Konstanty IX Monomachos, powiedzmy sobie tak z grecka. Także jest to całkiem imponująca lista dosyć, można powiedzieć, egzotycznych władców. Oprócz tego Daniel był naturalnie blisko związany rodzinnie z dynastią Piastów. Jego ostatecznie przecież babką była Agnieszka, córka Bolesława Krzywousta, więc Krzywousty był pradziadkiem Daniela. Niewątpliwie był to jeden z najwybitniejszych władców ruskich w tamtym czasie. Prowadził politykę bardzo szeroką. Ona sięgała i Czech, i Węgier, i Bizancjum. Bardzo ciekawym epizodem był udział właśnie księcia Daniela Romanowicza w walkach o tron w Austrii po wymarłej tam dynastii Babenbergów. Formalnie jego syn Roman nawet przez pewien czas takim księciem austriackim był, więc rzeczywiście te wydarzenia były dosyć niezwykłe. Był bardzo wybitną osobowością na tle tamtych czasów. Był nie tylko bardzo światłym politykiem, skierowanym na zachód Europy. Miał bardzo rozległe kontakty i z Piastami polskimi, i z królem węgierskim, i nawet z papieżem. To jest rodzaj paradoksu, że chociaż nie wiemy nic na temat physis Daniela, o tyle zachowała się piękna relacja, w której książę występuje w pełnej krasie swojego książęcego stroju. Chodzi o wjazd Daniela wraz ze swoimi pułkami do Bratysławy, gdzie odbywał się zjazd władców. Kronikarz z dumą opowiada, że Daniel został wspaniale przyjęty, a ubrany był, jak to źródło twierdzi, w kożuch. Prawdopodobnie chodzi raczej o kaftan z ołowiru,
czyli z bardzo kosztownej, trudno dostępnej tkaniny purpurowej, obszyty prawdopodobnie złotymi taśmami. Daniel miał przy sobie złoconą szablę. Zapewne chodzi o to, że zarówno sama rękojeść, jak i pochwa były złocone. Również kołczan był złocony. Obuty był w safianowe, zielone, przeszywane złotem. Trzewiki, powiedzmy sobie tak, także rzeczywiście wyglądał imponująco. Co do życia rodzinnego Daniela, było ono dosyć bogate. Pierwsze małżeństwo zawarł Daniel mniej więcej w wieku 17 czy może 16 lat z córką Mścisławowicza Udałego, bardzo ciekawego władcy ruskiego. Ona nosiła imię Anna i jak kronika halicko-wołyńska w dosyć niezwykłej relacji wspomina, urodziła Danielowi liczne potomstwo. Daniel był bardzo bystrym władcą, pojętnym i jednocześnie dużym obserwatorem. On starał się zaobserwować nowinki, zapamiętał czasy, kiedy był na dworze króla węgierskiego Beli i ściągał pewne rzeczy do swoich celów potem stolicy przyszłej. No i jednym z elementów niewątpliwie jego działań było powstanie hełma, bo to właściwie jego zasługą było, że na miejscu, gdzie być może istniał wcześniej gród, on założył zupełnie nowy gród. No i mamy również informację, że już za jego rządów w okolicach tego grodu zaczęła powstawać osada, która była takim zalążkiem przyszłego miasta Chełma. Zastanawiające jest, dlaczego Daniel Romanowicz wybrał właśnie Chełm na stolicę swojego księstwa. Teoretycznie mógł przecież sprawować rządy chociażby z Halicza lub Włodzimierza, które wówczas były już znaczącymi ośrodkami miejskimi. Przede wszystkim piękne położenie samej góry, dominującej w okolicy. Ta góra musiała budzić zainteresowanie i zachwyt ludzi już od niepamiętnych czasów. Zachwycił się nią też książę Daniel i postanowił zbudować na niej swój zamek. Należało być jak najdalej od terenów, które miały stałe zagrożenie. Chełm był tutaj miejscem idealnym, ponieważ znajdował się już właściwie na granicy księstw ruskich, a zarazem był miejscem szczególnym. Według kroniki halicko-wołyńskiej Daniel wybrał to miejsce, ponieważ było piękne i zalesione, z górą wielką. I uznał, że to właśnie jest coś, co chciałby mieć jako swoją stolicę. I to chyba spowodowało, że ten punkt ciężkości przeniósł się z Halicza do Chełma. W Haliczu było dużo bojarów, oni mieli własne interesy. Można było się spodziewać, że jakiś spisek zawiążą, bo często się tak zdarzało. On, tworząc jakby zupełnie nowy ośrodek, z którego kierował państwem, on porzucał tych bojarów, prawda? Był z daleka od nich i dlatego mógł tu samodzielnie rządzić. Ci, którzy tutaj w Chełmie się osiedlili razem z nim, no to właściwie to byli jego ludzie. Chełm był miastem polietnicznym. Że było to miasto, w którym spotykały się tradycje wschodu, zachodu, południa, północy. Właściwie był wielkim centrum w tym czasie. Można powiedzieć, że był stolicą nowego wymiaru, jakiej w tej części Europy nie było. Chełm w XIII wieku był wielkim placem budowy. Dzięki inwestycji księcia Daniela i sprowadzeniu do tego w sumie ubogiego regionu warsztatu budowlanego z Europy Zachodniej, właściwie można powiedzieć, że dorównaliśmy wielkim z tego okresu. Daniel spróbował zrealizować jak na owe czasy podobną politykę, co realizuje Unia Europejska, mianowicie próbował sankcjonować zarówno w zakresie wiary, czyli pozwalał ludziom miejscowym wierzyć w taką wiarę, jaką reprezentowali i poprzez to, że zapewniał im spokój i bezpieczeństwo, ciągnęło do niego masę specjalistów różnych narodowości. Wytwórcy osiedlili się na tak zwanym podgrodziu, czyli miejscu dodatkowo umocnionym. Druga część osadników zajęła tereny osady przygrodowej w okolicy dzisiejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego. Widział to książę Daniel, że Bóg pomaga miejscu temu. Zaczął przyzywać przychodźców, Niemcy i Ruś, innoplemieńców i Polaków. Szli dzień w dzień i młodzi, i majstrowie wszelacy. Uciekali od Tatarów, siodlarze i łucznicy,
i tulnicy, i kowale żelaza, i miedzi, i srebra. I było życie, i napełnili dwory wokół grodu, pola i sioła. Rozpoczęta w latach 30. XIII wieku budowa chełmskiej rezydencji księcia Daniela charakteryzowała się niezwykłym jak na owe czasy i tę część Europy rozmachem. Ogrom inwestycji, unikatowe materiały budowlane i nietypowe rozwiązania architektoniczne zadziwiają dzisiejszych badaczy i rodzą skojarzenia z wielkimi zabytkami Włoch i Grecji. Większość chełmian chyba nie zdaje sobie sprawy, że na wysokiej górce, tuż pod powierzchnią ziemi, znajdują się ruiny właśnie założenia rezydencjalno-sakralnego. Zamiast typowego grodu drewniano-ziemnego mamy mur kurtynowy kamienny, w obrębie którego funkcjonują budowle. To jest raczej cytadela, forteca, jakich w tym czasie na ziemiach polskich nie budowano. Mamy tutaj czworobok murów z kamienia, wewnątrz którego znajdują się pozostałości wieży i najpewniej świątyni. Wybudował zamek, palatium, z zielonego kamienia. To też jest wyróżniająca cecha, to jest glaukonityt, piaskowiec. W pierwszej fazie taki pałac działał z budowlami wewnętrznymi, z wieżą, z cerkwią małą Jana Złotoustego. Palacium Daniela na górze katedralnej nie ma właściwie żadnej analogii w tej części Europy. To są odległe analogie, z których najbliższe znajdują się zapewne na Węgrzech, na południu Europy, na Bliskim Wschodzie, ale na pewno nie tutaj. Wieża pośród grodu wysoka, z której strzelać można było dookoła grodu, podbudowana kamieniem na wysokości 15 łokci, zbudowana sama z drewna ciosanego i pobielona jak ser, świeciła się na wszystkie strony. Kopiec Wysokiej Górki od dawna budził zainteresowanie miłośników starożytności. Pierwsze prace wykopaliskowe prowadzono tutaj już w XVII wieku. Od tego czasu wzgórze było wielokrotnie eksplorowane przez specjalistów, archeologów i architektów. Pomimo to wydaje się, że największe tajemnice Wysokiej Górki czekają jeszcze na swoich odkrywców. W tej chwili nasze badania od wielu lat, bo te badania realizujemy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, mają dla Chełma kapitalne znaczenie. Poprzez te lata badań zarówno w Bazylice, jak i na terenie pałacu, czy tam pod pałacem, bo my badamy te dolne warstwy, oczywiście się znalazło masę zabytków. Mamy tutaj zarówno przedmioty należące do arystokracji książęcej i królewskiej, czyli mamy tutaj enkolpiony związane z osobami, które w tym czasie pełniły funkcje kapłańskie. Mamy różnego rodzaju krzyżyki ze srebra i z brązu. Mamy też inne elementy biżuterii, kolty, tak zwane kołty w tradycji ruskiej, ozdoby i matryce do ich wykonywania. Mamy szereg przedmiotów związanych z uzbrojeniem, czyli groty strzał, bełty kusz, różnego rodzaju bardzo ładnie zdobione elementy rogowe. Badania prowadzone w obecnej bazylice mają charakter dwutorowy. Z jednej strony odkrywamy tam fantastyczną architekturę, ale drugim elementem jest rzeczywiście pochówek księcia Daniela Romanowicza. Ówcześni władcy byli chowani w sarkofagach. I to znane są z analogii, z opisów. Te pytanie od razu się pojawiało zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, czy mamy możliwość znalezienia króla Daniela. I to jest zagadka, myślę, że dla następnych pokoleń badaczy. Oczywiście chcemy dokonać tego jako archeolodzy, jako środowisko. Szanse i możliwości są bardzo duże, natomiast niestety na tym etapie badań trudno jest jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć. Z kroniki halicko-wołyńskiej wiemy na pewno, że Daniel łącznie z częścią swojej rodziny został tutaj pochowany. Daniel Król pochowany leży w Chełmie u świętej Bogu Rodzicy i synowie jego Roman i Szwarno. I wszystkich zmarłych członków rodu kości tutaj leżą. Nie
nie poznamy prawdopodobnie odpowiedzi na pytanie, czy w czasach poprzedzających budowę grodu przez Daniela Romanowicza istniały na Chełmskiej Górce jakieś zabudowania obronne. Pewnym jest jednak, że to książę Daniel na trwałe wprowadził miasto Chełm do historii. Nadał osadzie na wzgórzu zupełnie nowe znaczenie, budując tu zespół rezydencjonalno-obronny i czyniąc z Chełma stolicę swojego księstwa. Polityka prowadzona przez księcia była podobna do architektury jego siedziby. Łączyła wpływy wschodu i zachodu Europy. I taki właśnie pozostał Chełm. W XXI wieku jest nadal miastem pogranicza.